Powszechnie stosowanym sposobem regulacji napięcia w sieciach elektroenergetycznych jest zmiana przekładni transformatorów. Każdy transformator energetyczny wyposażony jest w kilka zaczepów, np. plus 5% czy minus 10%. Zaczepy te odpowiadają procentowym zmianom liczby zwojów w stosunku do przekładni znamionowej transformatora. Ze względu na dużą wartość prądu, zaczepy umieszczone są zwykle po stronie wysokiego napięcia. Znając liczbę zwojów oraz układ połączeń transformatora, można obliczać dowolne wartości napięć w transformatorach. Na przykład w układzie połączeń YD przekładnia transformatora wynosi wyświetloną wartość. Rozróżnia się dwa rodzaje regulacji napięcia w transformatorach. Regulacją w stanie beznapięciowym i regulacją pod obciążeniem. Transformatory regulowane w stanie beznapięciowym mają przełącznik, którym manipuluje się ręcznie po odłączeniu transformatora od sieci zasilającej. Zaczep zerowy 0 odpowiada wartości znamionowej napięcia. Na zaczepie plus 5% liczba zwojów jest większa o 5% od liczby zwojów na zaczepie zerowym. Na zaczepie minus 5% liczba zwojów jest o 5% mniejsza niż ta na zaczepie zerowym. Wadą regulacji w stanie beznapięciowym jest konieczność odłączania transformatora od sieci na czas przełączania i dlatego metodę taką stosuje się tylko sezonowo albo w razie konieczności zmiany konfiguracji lub obciążania szczytowego sieci. Teraz zajmiemy się regulacją prędkości obrotowej silników. W silnikach bocznikowych i obcowzbudnych prędkość można regulować poprzez zmianę napięcia zasilającego, zmianę napięcia twornika, wtrącenie rezystorów dodatkowych w obwód twornika, zmianę strumienia. Sposób pierwszy jest stosowany głównie w silnikach obcowzbudnych, bowiem zmiana napięcia zasilania twornika nie ma wpływu na zmianę strumienia. Jest to sposób na zmniejszenie prędkości silnika w szerokim zakresie. Sposób drugi polega na takim włączeniu rezystorów w obwód twornika, aby napięcie na uzwojenie wzbudzenia nie było zmniejszone. Sposób trzeci pozwala na zwiększenie prędkości. Stosowany w silnikach obcowzbudnych i bocznikowych, w obwód uzwojenia wzbudzenie włączone są rezystory zmniejszające prąd wzbudzenia, strumień, co powoduje wzrost prędkości obrotowej silnika. W silnikach szeregowych prędkość można regulować poprzez zmianę napięcia zasilającego twornik, włączenie rezystorów dodatkowych w obwód twornika, zmianę strumienia. W silnikach szeregowych zmianę napięcia zasilającego realizuje się poprzez równoległe i szeregowe łączenie silników. Sposób ten jest najczęściej stosowany w trakcji. Sposób włączenia rezystorów w obwód twornika praktycznie niestosowany. Wiąże się ze stratami mocy, a ponadto w silnikach szeregowych zmniejszenie prądu twornika powoduje jednocześnie zmniejszenie strumienia. Prędkość zmienia się niewiele. Sposób trzeci pozwala zwiększać prędkość. Zwiększenie prędkości uzyskuje się poprzez zmniejszenie prądu w uzwojeniu wzbudzenia.